to Martin Cakaik, tak samo znany dobrze tutaj z numerem 24, z ósemką, Patryk Wajda, Tuka Święcim, a tutaj proszę Państwa zalecego teraz nowego importu ze Słowenii, Unia Oświęcim zaczynać to spotkanie. Krążek już rzucony. Teraz wycofanie na niebieską. Będzie próba strzału. Jest taka wrzutka, jest to wrzucenie też. I jest, proszę Państwa, od razu bramka. Ten wjazd, to Michalski. Musi się o strzał. Tak wycofuje do tyłu, do Cakajka. On tutaj zamachnął się. Drugi raz tam zamachnięcie, ale piątym Jussi Makonnen. Finowie teraz tutaj zdetronizowali całe przedpole. Karne, ale podanie, piękne podanie. Bednosz Krążek, co się tam wyprawia? Tak zwany hokejowy kocioł. Przekrywa go samożony. Ileż wytrzyma naprzód Janów ten napór. Mamy tylko 1-0, proszę Państwa, po bramce Mialskiego. Ale teraz pięknie to rozegrali. Proszę Państwa, Paszek, plekse. Michalski, o, tu strzelał Da Costa. Michalski, naprawdę wygląda to, jakby drużyna z Katowic grała w przewadze. Tutaj jest strzał. Katowiczanie najeżdżają. Ten trwający cały czas w pierwszej tercji zamek, ale piękne podanie. I mamy bramkę, proszę Państwa. Mamy bramkę, podawał Katowiczanie. Krążek już przed, aj, tutaj, ale kolejny strzał. Tutaj z 80. Uda się Janowianie już chcą chyba zjechać do szatni, co powie 38 Mateusz Adamus, 26 Bartłomień Stępień. Już zaczęła się ta druga tercja. Gością już długo w tercji. Oj, pierwsza chyba groźna akcja. Tutaj Janowian i oj, pierwsze ta siła. Pamiętam, jak drużyny powoli to wprowadzały, a teraz już jeden doświadczony. Ale przykropił tutaj, proszę Państwa, rozegrali z numerem. Wiecie Państwo, no ale nie ma strzału, 5-3, no kojarzy nam się zawsze ta przewaga z jakimś uderzeniem, jest teraz taki strzał. Numerem 26 próbował Bartłomiej Stępień, jeszcze raz Stępień, ale teraz przyjmie sok. No i on tutaj wiedzie prym, jeszcze raz podanie do Cisioka, no i tutaj mógł zapytać bramkarza Katowic, to tak zagranie z pierwszej klepki, może z drugiej gdzieś tam jakieś lekkie przyjęcie. Pasiu dojeżdża do deweczki, przemierzył, panie, no i zblokowane ta podanie, o i teraz powinien deweczka uderzyć mocno. Krążek podbity, poleciał aż tam. Nie, Da Costa nie próbował pasić, ale deweczka, Da Costa i tym razem Da Costa. I oni tak nas zmienili. Do tercji obronnej rywali. Da Costa i znów jest groźnie. Proszę Państwa, znów ten atak bramkarza z Janowa, Filip Starzyński. Paszek zjeżdża z prawej strony. Co, ale ładnie, podał Paszek, jest gol. Cóż za asysta Kamila Paszka, rzeczywiście i podał wcześniej. Właśnie arbiter rozpoczął dwie sytuacje, raz w przewadze 5-3. No Janowianie teraz uderzenie z dystansu, oj, puszą się honorową bramkę, ładny wyjazd, oj, podanie tutaj i będzie chyba strzał, sklepy, oj, tu czarny pas, znów mamy Lachdego, Lachde, podanie na niebieską i tutaj środka Bulika trafiało dzisiaj do niego, będzie uderzenie z niebieskiej, tutaj rozpędza się Jaśkiewicz, podaje do Uskiego, Uski. O, taka próba strzału. Uski, Oula Uski z numerem 12. On tak przejmuje. Dużo właśnie takich zmian. Ale pięknie, proszę Państwa. Z tego, co się nie mylę, to Dako. I oni teraz tak troszeczkę też przejęli inicjatywę. O, też ładne podanie. Katowice. Ale ładne podanie do Szyżowskiego. Szyżowski środkiem. Czy będzie strzelał? Podał. Ale bramka, proszę Państwa. Szyżowski zaliczył. Niczym sen przejąć ten krążek, ale niestety tutaj miękko wjeżdżają. Wajda chyba przykropi, tak uderzył Asila. I koniec spotkania, proszę Państwa. Słyszycie oklaski w tym spotkaniu. Mogły się podobać. No i my również dziękujemy Państwu.